nic nie ma. Wszystko od początku. Musisz radzić sobie sam. Zimno. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Już mnie nagrywasz? Prawie się nie odzywałam do ludzi, po prostu byłam zamknięta w sobie i co. Myślałam, że mnie nie chcą, że byłam tak skupiona i po prostu może sama po prostu nie chciałam poznawać świat. Po prostu byłam zamknięta w sobie i bałam się strasznie tego, co mogłoby się wydarzyć, jakbym zaczęła rozmawiać, jakbym poznała kogoś. Przez pół roku się nie odzywałam. Także trudno. Ale takie milczenia i nerwy, stres. Pamiętam swoje pierwsze słowo. Moje pierwsze słowo. Moje pierwsze słowo po polsku. Jestem. Że jestem. Karen w moim języku. Kiedy cała ziemia pójdzie pod wodę, to kręć zostanie i będzie żył, że będzie życie w tym miejscu. Tęsknię za ojczyzną, za tym powietrzem, za tą kulturą, za tymi ludźmi, za babcią, za rodziną, za dziadkiem, za świątami, bo wszystko jest inaczej, mam swój język, tęsknię za językiem, którym nie mam z kim rozmawiać teraz prawie. Tylko z mamą i siostrą tęsknię za moimi znajomymi. Za tą pogodą, za może tymi kamieniami na plaży, za tym piaskiem, za tym widokiem. No nie ma wolności. Nie ma wolności, nikt nie ma prawa, nie można manifestować, nie można wyjść na ulicę nawet z kartką. Od razu policja w ciągu 30 sekund się stąd zabiera. Wstydzę się, że nie ma już mojego domu. Wstydzę się, że nie ma już mojego pola. Wstydzę się, że nie ma już mojego miejsca. Wstydzę się, że nie wiem, jak się tu poruszać. Wstydzę się, że na mnie patrzą. Wstydzę się, że nie znam tutejszych reguł gry. Wstydzę się, że może robię coś, czego nie wolno, albo nie robię czegoś, co wolno. Wstydzę się, że nie wiem, co tak naprawdę mam ochotę robić. Wstydzę się, że nic tutaj nie wiem. Wstydzę się, że nie rozumiem, czego tu ode mnie chcą. Wstydzę się, że nie rozumiem, czemu akurat tu trafiłam. Wstydzę się, że nigdy nie stanę się nimi, a oni nami. Wstydzę się swojej twarzy. Wstydzę się swoich rąk. Wstydzę się swoich nóg. Wstydzę się swoich słów. Wstydzę się nawet swoich myśli. Wstydzę się, że jestem teraz jakby w połowie tylko. No właśnie, twoja babcia i dziadek tam zostali? Moja babcia tak, ona nie może wyjechać przez to, że ma problem z sercem. Nie, przed chyba problem. Dziadek wyjechał. Rozmawiam z nią często.
bardzo tęsknię. To jest... Kocham jej więcej niż wszystkich razem. Dobrze. Nie możemy jej tu sprowadzić. Nie możemy. Nie przepnę. Problem sens. Ile ma lat? Ponad 80. Tęskni pewnie za wami wszystkimi, tak sobie wyobrażam. Nie? Trzymam płakała. Nie! Wstydzę się swoich myśli. Wstydzę się swojego wylęknienia. Wstydzę się strachu. Wstydzę się wielu, wielu rzeczy, a najbardziej strachu. Wstydzę się, że się boję. Wstydzę się, że się ich boję. Wstydzę się, że gdybym był po ich stronie, na ich miejscu pewnie myślałbym to samo, co oni myślą, kiedy widzą mnie. Wstydzę się, kiedy domyślam się, co oni myślą. Wstydzę się, kiedy myślą o czym innym. Wstydzę się pracować tutaj. Wstydzę się wracać. Wstydzę się szeptać. Wstydzę się poruszać. Miałam stabilność. Mieliśmy dom, samochód, psa. Spory dom, remont. Wszystko było. Studiowałam medycynę przez rok. Miałam puścić to. Bardzo to lubiłam. Tańczyłam. Musiałam opuścić wszystko. Moich przyjaciele. Znajomych. Moje miasto. Moje pole. Truskawki winogrone. Wino. Granaty. Tą pogodę. Morze. Dwa morze. Góry. Miałam to odpuścić, opuścić po prostu jednego dnia. Uciekamy! Uciekamy z Homs! Uciekamy z Pyongyang! Uciekamy z Chełmszczyzny! Spod Biłgoraja! Spod Białego Stoku! Z Kaukazu! Z Libii! Z Grecji na północ przed wojną domową! Z Macedonii! Z Rumunii! Z byłej Jugosławii! Z zachodu na wschód! Ze wschodu na zachód, z Czeczenii uciekamy, z Afganistanu, z Iraku, z Indii, z Pakistanu, z Europy do Stanów, bo mówią, że tam da się żyć. Uciekamy przed Dżingiskanem, przed Hitlerem, przed Napoleonem, przed bombowcami Asada, przed państwem islamskim, przed komunistami, przed czerwonymi Khmerami, przed rewolucją kulturalną Mao. Przed Rosjanami, przed Kim Jong-unem, przed katolikami z Belfastu, przed protestantami z Belfastu, przed niewiernymi, przed wiernymi. Uciekamy przed ogniem, przed powodzią, przed suszą, przed głodem, przed huraganem, wulkanem, tsunami, przed trąbą powietrzną, przed nędzą, przed życia zmarnowaniem, przed zarazą, przed wojną. Pewnego dnia mama zadzwoniła, o 6 rano byłam w domu i powiedziała mi, że kupiła bilety, musimy wyjechać dzisiaj o 15. Miałam pakować walizki. Sama. Otwórz! Nie pukaj do drzwi! Otwórz! Nikogo nie ma w domu! Otwórz! Nasz chleb nie smakuje głodnym, a nocami jest zimno. Otwórz! Tutaj nie wolno lizać innych ran niż nasze. Otwórz! Ani grzeszyć inaczej jak po polsku. Otwórz! Kiedyś ktoś mnie zapytał, czym jest dla mnie obywatelstwo. Powiedziałam prawo o wolności, coś takiego. To było takie, że to zostało. Prawo o wolności, coś takiego powiedziałam, nie pamiętam. Prawo na wolność. Chciałabym mieć prawo, jak inny człowiek, chciałabym mieć, studiować. I teraz nie mogę. Kim jesteś? Kim jesteś? Kim jesteś? Często mnie o to pytają. Nazywam się Kamila Tantaszewa, mam 20 lat i nie jestem stąd. Urodziłam się w Azji Środkowej, w Uzbekistanie. Staję tu dzisiaj, aby powiedzieć, że nie jesteśmy tacy sami. Jestem Tatarką krymską, pochodzę z rodziny muzułmańskiej i mam skośne oczy.
wyobraź sobie, że musisz nagle wyjechać. Wyobraź sobie, że musisz nagle się spakować. Musisz wybrać, co chcesz zabrać, a co musi zostać. Nie możesz zabrać wszystkiego. Nie możesz zabrać swojego domu, swojej rodziny, swojego pola, tych marzeń i powietrza, którym oddychałeś. Wybieraj! Zamokłam, z drugą deszczu spływam.